Czy już na zawsze wolisz pozostać widzem? Jak wiele spektakli w życiu widziałeś? Jak wiele bitew odbyło się bez twojego udziału? Ile razy nie podniosłeś głosu, choć wiedziałeś, że masz coś ważnego do powiedzenia? Ile razy chciałeś zrobić krok, by coś zmienić, ale strach cię zatrzymał? Jak często mówisz tak, choć myślisz nie? Jak wiele decyzji nie podjąłeś, by zostać w miejscu komfortu? Czy chciałbyś zrobić coś pomimo zaciskającego gardło strachu, pomimo trudności, pomimo przeszkód? A jeśli Boga uczyniłbyś swoją skałą i sięgnąłbyś po Jego obietnicę, po to, by przestać być widzem, a stać się częścią, by podnieść głos, gdy nikt nie ma odwagi, by wreszcie zrobić krok pomimo strachu, by wreszcie zacząć mówić to, co naprawdę myślisz, by wziąć udział w zawodach, w których nagroda nie ma nic wspólnego z byciem najlepszym, gdybyś uwierzył, że do wielkich rzeczy wzywa cię Bóg, byś walczył, byś żył prawdziwie Jego słowem, byś przestał myśleć, co otrzymasz, a zaczął sam dawać, byś podnosił strapionych, opatrywał rany złamanych na duchu, uwalniał jeńców, niewidomym głosił przejrzenie. Żadne twoje zwycięstwo nie dokona się bez ciebie. Odpowiedz na Jego wezwanie. On otwiera wszelką bramę. Wchodźcie, przechodźcie przez bramy, przygotujcie drogę ludowi, budujcie trakt, budujcie! Oczyście go z kamieni, postawcie znak, by wskazać drogę ludom. Oto Pan ogłasza aż po krańce ziemi. Mówcie do córki Syjonu. Oto przybywa twój Zbawca. Oto z nim idzie jego nagroda, a przed nim jego zapłata. Nazywać ich będą ludem świętym, odkupionymi przez Pana, a ciebie nazwą poszukiwana, miasto nieopuszczone.